prezesem klubu Samuraj Bukowno oraz pierwszym trenerem w tym klubie. I mam zaszczyt tutaj zaprezentować swoich zawodników w krótkim, dynamicznym pokazie. Tutaj są techniki rzutów, ponieważ dzieci od najmłodszych lat zaczynają od technik rzutów, gdyż to są najtrudniejsze oraz bazują na ogólnym rozwoju dziecka. Starsi zawodnicy już przechodzą do technik trudniejszych, czyli technik samoobrony. Tutaj pokażę trochę dynamiczniejszych technik. To są techniki również duosystemowe, w których odbywają się zawodnicy. Panie Zbyszku, jeszcze parę słów. Senpai czy sensei, jakieś to było? Sensei, widzicie? Trzeci lubił się uczyć wszystkiego. Senseju drogi. Wow! To było efektowne. To są, widzę, zawodowcy. Proszę powiedzieć parę słów na temat osiągnięć, bo widzę, że to są naprawdę wysoki poziom. Daniel jest reprezentantem kraju, młodzieżowym reprezentantem kraju, czyli ten, który teraz leży w czerwonych ochraniaczach. Reprezentant kraju, medalista mistrzostw Polski, Bucharu Polski. Kuba jest juniorem i miesiąc temu pierwszy jego medal na Mistrzostwach Polski juniorów. Także obydwaj to są świetnie zapowiadający się zawodnicy. Można być brawo, no nie można być brawo, to jest imponująca sztuka walki. Teraz młodzież. Przypomnę tylko, że to są zasady ujęte w kodeks sportowy, więc są punktowane. Co się punktuje, proszę powiedzieć tak? Zwróćcie uwagę, że jedni mają czerwone kolorze, a drudzy mają niebieskie. I jak się punktuje? Tutaj jest technika duosystemowa, czyli technika samoobrony, gdzie sędzia z góry narzuca odpowiednie uderzenia, natomiast obronę i całą resztę wykonujemy sami. A punktowana jest walka. Tutaj chłopcy za chwilę zademonstrują parę sekund walki, jak wygląda walka jiu-jitsu, bo walka jiu-jitsu jest dość efektowna i naprawdę bardzo, bardzo taka przykuwająca uwagę. To jest Agata i Max. Max jest w tej chwili czołowym zawodnikiem dzieci małopolskiej ligi jiu-jitsu. Agata jest medalistką mistrzostw rzaczków judo Czech. Także to są też świetni zawodnicy, młodzi, ale świetni zawodnicy. Proszę, co za efektowne pady, ciosy, kopnięcia. Naprawdę można być brawo. Można być brawo, ja jestem też pod ogromnym wrażeniem. A teraz akcja z nożem. Proszę, Max rzucił się na Agatę z nożem. A pięknie Agata, pięknie zareagowała. Naprawdę, słuchajcie, to jest imponujące. Sztuka samoobrony. Ja mam szczególny sentyment, już mówiłem to w zeszłym roku, dwa lata temu, do jiu-jitsu, dlatego że mój ojciec w świetnej pamięci w latach swojej młodości próbował wprowadzić modę na jiu-jitsu w Kielcach i okolicy. No, pani Kamil miał duży sentyment do tego i to przeszło na mnie. Dzisiaj dzień ojca, więc to wspomnienie mojego ojca chyba jest uzasadnione. Elżbieta, delikatne techniki, gdyż też medalistka mistrzostw Polski nadawiła się dość poważnej kontuzji, chciała dzisiaj bardzo wystąpić i może mniej dynamicznie, ponieważ zerwane miązadła krzyżowe w nodze, ale proszę zobaczyć, warta zawodniczka, mimo kontuzji jeszcze kilka technik. I teraz proszę Państwa, chwila wolnej walki. Zobaczą Państwo, jak walczą dzieci i obok, jak walczą dorośli. To jest troszeczkę różna walka, ale bardzo efektowna. Agata miała, nie słyszysz, udaje się, nie słyszysz? Ela ma zerwane ścięgna. Ela, i bijesz chłopców ze zerwanymi ścięgnami, naprawdę. Proszę, a tu dwie młode dziewczyny. Słuchajcie, panowie, one są jeszcze panny i warto z nimi iść na dyskotekę, ale nie zadzieram z nimi. Znaczy, jak się z nimi idzie na dyskotekę, to będzie się bezpieczniejszy. Martyna już dałeś swój podpis, brawa pani. To jest prezentacja, jak wygląda jiu-jitsu. Trochę dynamiczna walka i teraz punktacja. Panie Zbyszku, proszę powiedzieć.
punktowane są uderzenia, punktowana jest druga faza, czyli żuli, tak w tej chwili wykonał Kuba dźwignię. Jeżeli zaplikować wszystkie trzy techniki we wszystkich fazach walki, to trzy walka się przed czasem. Natomiast normalnie trwa walka 3 minuty, jeżeli nie wyjdą czyste techniki. Punktowane są za 1 punkt, nieczysta technika, 2 punkty, czysty i bon. Damian Kuba, w tej chwili Damian jest wstrzymany, Kuba w obronie. Jeżeli wytrzymał 15 sekund, dostałby punkty, niestety uciekł z utrzymania. A teraz jest to w improwizacji, czy to jest ustawione wszystko? Proszę zejść. Nie. To jest pełna improwizacja, nie mi to troszeczkę sobie popatrzeć, więc walczą. Tak wygląda naprawdę bardzo. Właśnie tak wyglądało, ale naprawdę. Widzicie to Państwo z widok dobrze? Jeszcze troszkę, pokażmy. A proszę komentować, Panie Krzysztof. Na razie kopnięcia obrotowe, które nie dochodzą do celu. Obustronne uderzenie, czyli nie ma żadnego punktu. Na razie jest walka jest remisowa. I pom dla Damiana, czysty żółt i trzymanie Osejkomi założone. Jeżeli wytrzyma, tak jak mówię, 15 sekund trzymania, no niestety nie wytrzymał, miałby następne punkty. Teraz walka w parterze, Kuba ładnie wchodzi do drzwi. I ma punkty, 3 punkty, ponieważ przeciwnik go dochlepał, wyciągnął z drzwi. Także może na tym skończymy nasz krótki boka. Zacznijmy od dziewczynek. Martynka na samym końcu, Agata, Ela, Maksiu i Kuba, Damian. Dzięki serdecznie za pokaz jiu-jitsu, czyli japońskiej sztuki samoobrony. Pan Zbigniew Biały, trener i instruktor.